To impress Shank. When that bell came down, I thought you'd had it, but you managed to escape that too. You are my greatest disappointment. And you are mine. Finish him. You should have stayed dead. No i siemano ludziska, z tej strony Mr. Magic, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Shank. Jesteśmy blisko końca, zostały nam tylko 4 etapy do końca, 3 właściwie razem z tym, bez tego oczywiście. I kontynuujemy naszą przygodę. Ogólnie powiem wam, że ostatnio tak sobie myślałem o tym Shanku. I on jest, nie jest łatwą grą ogólnie sam w sobie. Jest dość trudną grą i przypomniał mi się pewien artykuł, który czytałem swego czasu na pewnej zagranicznej stronie. Mianowicie o tym, że ludzie narzekają strasznie, że gry są za krótkie, że są za łatwe i w ogóle. A tam były takie statystyki pokazane, że większość graczy przechodzi gry, no, nawet nie na grę na najwyższych poziomach trudności, mimo że narzekają, że gry są łatwe. Shank łatwy tak naprawdę nie jest, nawet na tym normalnym poziomie trudności. Ci hardkorowi gracze uważają, że o Boże, te gry są takie słabe, bo są takie łatwe i w ogóle. A wyszło też dużo gier trudnych, bo grane właśnie na poziomach łatwych, na łatwych, na normalach i tym podobnym. A nie tak jakbyście się spodziewali, że przecież na hardzie w końcu, przecież to jest, wszyscy są takimi hardkorami, czemu wszyscy nie grają na hardzie. I na tych wszystkich realizm modach i te sprawy. O Boże, nie zaskoczyłem. To też mnie zastanawia bardzo, bo to był bardzo ciekawy artykuł, naprawdę bardzo ciekawy artykuł to był. I nie rozumiem, dlaczego ludzie narzekają. Są gry trudne, tylko po prostu nikt nie gra na wysokich poziomach trudnościach. Wysokich poziomach trudności. Ja nie mówię tutaj wiadomo o Call of Duty, o tych sprawach, bo te gry nie są same z siebie trudne. One są dość łatwe. Dość łatwe są tak naprawdę. Nie są jakoś specjalnie trudne, bo tam wszystko polega na skrytach. Wiadomo, można się przy paru misjach, na przykład Modern Warfare 2, w jedynce zaciąć, bo na najwyższej pojemności, bo tam jednak ci przeciwnicy po prostu są, nie tyle gra jest trudniejsza, co oni po prostu mają aimboty wtedy. Tak naprawdę tak to mniej więcej wygląda. Tak samo to się tyczy długości gier, dużo osób też właśnie narzeka, że gry są za krótkie. A według właśnie tego raportu, tych statystyk, większość graczy nie, jak były długie gry, większość graczy ich nie ukończała po prostu, bo były za długie. Więc skąd się bierze to całe narzekanie, nie mam pojęcia. Czy to jest tak na całym świecie, czy tylko może w naszym kraju? Nasz kraj ogólnie jest specyficzny, bardzo specyficzny. Pod względem tego, że po prostu lubimy na wszystko narzekać, co się da. Bo no, taka po prostu natura naszego narodu. I chciałbym zawieć, choćby na przykład Red Dead Redemption, bardzo mało osób ją przeszło tak naprawdę. Większość wymiękła w połowie, po 10 minutach, po pół godzinie, po kilku godzinach. A taka jest naprawdę długa, sam jeszcze jej nie ukończyłem, więc nie mam tak naprawdę co narzekać. Ciągle ją przechodzę. Jest naprawdę ciekawa, to jest taka gra typowo, że na dłuższe posiedzenia i można sobie przy niej posiedzieć. Osobiście bardzo nie lubię takich gier, które pozwalają mi przejść to w jedno posiedzenie wieczorne i tyle, bo tak naprawdę szkoda by mi było takiej ilości kasy, jak przy jakieś dzisiaj kosztują gry. Bo nie oszukujmy się, gry nie są tanie. Wydawać to 120 czy 200 zł na grę, którą przejdę w jedno wieczorne posiedzenie, no przepraszam was. No wiem, że multi przedłuża to życie, no ale multi też nie jest jakieś, musi być naprawdę jakieś wybitne. A w dzisiejszych czasach bardzo trudno o wybitne multi, bo po prostu takich nie ma. Póki co wyczerpała się po prostu kwintesencja multi, wymyślają ludzie jakieś wariacje na temat twórcy tych wszystkich różnych trybów i te sprawy. Ale tak naprawdę i tak nic nowego nie są w stanie wymyślić. No nie oszukujmy się tak naprawdę, nie oszukujmy się. To wszystko jest podane po to, żeby gry były jak najtrudniejsze i ludzie to i tak grają. Kupują im to, problemu jakiegoś większego nie robi. Tak mnie właśnie takie rozkminy naszły, jak popatrzyłem na tego Shanka, bo ten misję ogólnie już przechodziłem, dzisiaj mam tu katanę już taką. Przechodziłem tą misję, już po prostu mi się gra wyłączyła i... I gówno z tego wyszło.
I gówno tego wyszło i dlatego przechodzę ten kawałek jeszcze raz. On jest dość właśnie trudny i dlatego mnie takie rozkminy naszło. Ja rozumiem, czemu ludzie narzekają. Gracie na najwyższy poziom trudności. Jest pewno modów do różnych gier, które zwiększają poziom trudności znacząco. No naprawdę, to nie ma co gadać przecież. Tak samo jeżeli gra jest po prostu za trudna. Dużo ludzi używa kodów, bo gra jest za trudna, a mówią, że nie ma trudnych gier. No to też jest coś chyba jest nie tak właśnie. Skoro, no kurczę, wszyscy łakną trudnych gier, a jak gra jest za trudna, to narzekają, obniżane są oceny i tym podobne. Lubię można tu przytoczyć znane wszystkim czasopismo CD Action, gdzie panowie ciągle się czepiają, że o, w grach nie ma, nie jest trudno, jest łatwo i w ogóle. Ale tylko gra jest trudniejsza, to co się pojawia w minusach, gra jest za trudna dla przeciętnego użytkownika. No ja przepraszam, ale oni sami popierają to, że gry są za krótkie i za łatwe, więc no to coś tu jest nie tego, tak? No, ale to już nie mnie oceniać, osobiście staram się grać jak na najwyższych poziomach trudności. Bo czemu by nie? Znaczy wiadomo, nie jestem jakimś super hard graczem, nie uważam się z jakiegoś hardcora. Ale lubię sobie pogadać, żeby gra stawia dla mnie wyzwania, nie? Kurczę. Po 5 minutach przejdę całą grę i znam całą grę na pamięć. To nie jest to. Wiadomo, że czasu też nie ma, nie wiadomo, nielimitowanych ilości. I też warto czasem sobie pograć taką krótszą, ogłupiającą grę w stylu Koda, Battlefielda, może 3, na przykład po Single Playerze. Chociaż w tych grach siłam jest multi tak naprawdę. Ale narzekanie, że gry są za łatwe, granie w nich na easy, to jest na moje debilizm totalny. Hipokryzja właściwie, nie debilizm. To jest naprawdę hipokryzja. Tak jak ja narzekał, że rzeczy są za... Nie wiem, może za przykład jakiś muszę wymyślić, że... nie wiem, rzeczy są za drogie, jak powiem, bo najdroższe jakie istnieją, mimo że są tańsze. Rzeczy. No więc to trochę tak bez sensu. Trochę ci ludzie nie wiedzą sami jakby czego chcieli tak naprawdę. No ale co poradzić, tak jest chyba właśnie no tak po prostu chyba naród polski jest skonstruowany i nic z tego nie zmieni. Przynajmniej na to się nie zanosi. Póki co kontynuujemy, tu jest dużo zręcznościowych biegania, skakania i tych spraw. Zresztą wydaje mi się, że widać doskonale. Taki dość ciężki poziom, uciekamy z kopalni w tym momencie, gdzie zrobiliśmy w pewnym odcinku Angelo. Tak zacząłem tam rozkminę o tych poziomach trudności właśnie i de facto nie dokończyłem tego, co chciałem powiedzieć. Znaczy, nie powiedziałem nic o grze. Zresztą może dobrze, bo właściwie temu powinny służyć let's play'e, żeby przekazywać swoje opinie i te sprawy. Oj kurde, zabiłem się. Żeby właśnie przekazywać te swoje opinie, rozmawiać o grach, a nie tylko mówić o to, o tu zakosiłem kolesia, tutaj jak wygląda większość odcinków poprzednich. Ale dlatego, że po prostu nie byłem w formie, nie mam pojęcia dlaczego. Ale też tak rozmyślałem nad gatunkiem scrollerów, bo tak się ten gatunek nazywa, w którym się reprezentuje Shank. Stwierdziłem, że po prostu one są zbyt schematyczne jak na dzisiejsze czasy, chociaż faktycznie wszystkie gry są schematyczne, to najbardziej sprzedające się w stylu Call of Duty, Battlefielda 3. Są bardzo schematyczne, oparte na skryptach, ale w Shanku faktycznie w takich scrollerach biegamy tylko i bijamy przeciwników, jak to ma miejsce teraz. Dlatego stwierdzam, że taki let's play z tej gry nie opłaca się właśnie mówić in-game, tylko bardziej lepiej poruszyć takie właśnie różne tematy w stylu rynku gier, podejścia ludzi do nich. Ale taka gra, taki Shank, taki scroller właśnie też ma tą swoją zaletę, że właśnie w przerwach. My też po prostu chcemy po prostu zwyczajnie odpocząć, możemy sobie pobiegać i pomordować przeciwników. Jest całkiem przyjemnie. Nie ma na co narzekać tak naprawdę. Unlocki sami te sprawy. Więc jest naprawdę przyjemnie. Byłbym nawet naprawdę, że jest. Gierka mi się naprawdę podoba. Chociaż potrafi znudzić. Oj Boże, tu spierdzieliłem troszkę sprawę. Potrafi gra znudzić, ale wiadomo, to nie jest gra na dłuższe posiedzenie, to jest typowo zbudowane po to, żeby trochę sobie przy niej posiedzieć i pograć tak dla fanów, żeby odpocząć, zrobić sobie przerwę od większej produkcji albo w oczekiwaniu na produkcje duże, premier, tak zwane duże, które reprezentują teoretycznie wyższy poziom, chociaż to wcale nie jest prawda. Bo nieraz te produkcje duże są zdecydowanie gorsze od tych produkcji niezależnych. Oczywiście Shang nie jest produkcją niezależną.
No bo no nie jest, może niektórym się da, że jest, ale go wydawało i jej robiło i on naprawdę jest, nie jest niezależny. Znaczy kwestia tego, czy gra jest niezależna, to jest akurat kwestia sporna właśnie, takie klasyfikowanie gier. No i bo jakoś tak nie wiem. Takie klasyfikowanie gier, bo to zależy od wielu czynników. Tak naprawdę, od bardzo wielu czynników. I to jest takie klasyfikowanie gier, jest dużo tych czynników, prawda? No, wiadomo, chociaż jak gra ma wydawcę, który zarabia miliony dolarów, miliardy dolarów rocznie, to to raczej gra niezależna nie jest. No nie przyjęło się, że za grami niezależnymi nie stoi żaden duży wydawca, tylko małe studia, które nie są jakimiś wielkimi rekinami kapitalizmu tak naprawdę. A w tym przypadku jej się nie klasyfikuje do czegoś takiego, po prostu to jest taka mniejsza gra. Też bardzo przyjemna, może powiem tyle, niezależnego studia, nic nie niezależnego, ale co po prostu studio takie mniej znane ją robiło, i a wydawało to i jej. I może tyle, wystarczy mi się, że to wyczerpuje temat. To też jest bardzo ciekawa kwestia sporna tego właśnie, jak klasyfikować gry niezależne. Co tą grą niezależną jest tak naprawdę. A to jest temat rzeka, tak jak wiele tematów w stylu piractwo i te sprawy. Więc to moglibyśmy rozmawiać nawet całe dnie po prostu. Jakbyście w komentarzach napisali, co o tym sądzicie właśnie o rynku gier niezależnych, jak to według was. Sam jak pierwszy temat, który poruszę, mianowicie o długości i trudności gier. Bo to naprawdę warto rozmawiać, bo co osoba, to inna opinia tak naprawdę. Każdy ma swoje przekonania o tym, każdy coś innego uważa i tym podobne. Naprawdę to jest... to jest naprawdę temat rzeka, o tym można rozmawiać. Według mnie właśnie narzekanie, że gry są za długie, za krótkie, to jest po prostu herezja. Ostatnio grałem właśnie Medieval'a dwójkę i stamtąd mi się herezja wzięła. To jest paranoja po prostu, bo skoro mamy gry trudne, mamy gry długie, mamy tak naprawdę równowagę na rynku. Po prostu trzeba umieć to dostrzec, a większość osób tego nie dostrzega tak naprawdę. Niestety tego nie dostrzegają. A to trzeba dostrzec, trzeba po prostu popatrzeć z każdego punktu widzenia, nie tylko z jednego, że o, ja gram tylko w FPS-y, to znaczy, że nie ma trudnych FPS-ów. Bo tak naprawdę w dzisiejszym momencie ciężko od trudnego, dobrego FPS-a. Innego, który różni się od Call of Duty. Chociaż na przykład mamy tutaj armę. Armę mamy właśnie. Mamy jeszcze, kto to tam było jeszcze? Gnost Warriora? Nie Gnost Warriora, Boże, co ja gadam? Mamy... No bojku. No choćby teraz wychodzący Sniper Elite niedługo. Tak naprawdę. No też jakimś łatwym nie jest, ale na pewno mamy bardzo wysoki poziom trudności. I gra jest wtedy naprawdę dość trudna, ale ludzie narzekają, o Boże, za trudno i od razu idźcie mi z tą grą, bo ona jest za trudna. A narzekają właściwie potem, że o, nie ma trudnych gier. A jak dostajecie trudną grę, ludzie dostają, to... Wszyscy narzekają, że te gry nie, że tych gier wcale nie ma, one istnieją wszędzie. Na przykład taka arma, ona nie ma jakiegoś grona fanów wielkiego w stylu Call of Duty albo coś, ale... A jest trudno, naprawdę jest trudno, to jest naprawdę bardzo zarąbisty symulator. To jest naprawdę wymaganie niesamowitego peceta, ono wymagania większe nawet od samego Battlefielda 3, który ma w tym momencie chyba rekordowe wymagania. Chyba, że patrzymy na Max Payne'a 3, którego wymagania były pokazane ostatnio. Bo on zużywa cały... On ma naprawdę duże zapotrzebowanie na procesor, ale on liczy bardzo dobrze sztuczną inteligencję AI. Właściwie to nie jest sztuczna inteligencja, bo to jest... Właśnie to nie jest sztuczna, to jest wirtualna inteligencja. Właśnie to AI jest liczone bardzo dokładnie. Przewidywane są, przeciwnicy się uczą, ogarniają, co my robimy. Reagują na to, co się wokół nich dzieje. Po prostu tak, jak powinno to wyglądać. A nie tak jak na przykład w takim Call of Duty, że wszystko jest zbudowane na skryptach, Battlefield 3 tak samo. Chociaż mówię, w tych grach to ciężko porównywać single player, ponieważ one już dawno odeszły od tej... od tej właśnie głównego założenia, zwłaszcza Call of Duty. Bo Battlefield zawsze był multi. Call of Duty, że ta gra nie jest dla singlowych graczy tak naprawdę, bo ona nie jest warta swojej ceny singlowej, ponieważ... a też multi też, o którym się mógł kłócić, jeżeli chodzi o serię Modern Warfare. Ogólnie serię Call of Duty, w tym te wszystkie Black Opsy, te sprawy.
Czy to jeszcze w ogóle się czymś różni, poza tym, że to są nowe bronie, tylko lekko zmienione tekstury inne i de facto troszkę inne realia. Chociaż singlowo właśnie Modern Warfare się trzyma dobrze, tam twórcy sprawiają bardzo na dużo akcji właśnie w single playerze. Czego nie można powiedzieć właśnie o na przykład o Battlefield 3, który jest naprawdę bardzo słabą produkcją, jeżeli chodzi o tryb singlowy. Więc wiadomo, Battlefield teraz zaczął podchodzić, bo stwierdził, że dużo graczy singlowych też istnieje. I nie należy ich lekceważyć, ponieważ oni są naprawdę dużym rynkiem, co by nie powiedzieć. Ja znam dużo osób, które kupują Call of Duty Battlefieldy po to właśnie, żeby grać na singleplayerze, bo też ich nie kupują, ponieważ multi ich nie interesuje, nie są głównym targetem twórców, tak naprawdę. I ściągają sobie po prostu z internetu, ale... właśnie chciałem powiedzieć, że w multiplayerze tak naprawdę Call of Duty się niewiele różni od poprzednich części, mamy tylko trochę nowych broni, parę perków i zmianę perków i tyle. Chcę powiedzieć, że w dobrą stronę zaczął się iść Modern Warfare 3, bo tam trochę zmieniono ten system. Powiem, że Battlefield jakoś do mnie nigdy nie przemawiał. To nie było to. To nie było to po prostu... nie wiem jak to powiedzieć, po prostu ta gra mi odpowiada, to nie jest to. Bad Company 2 było fajne, Battlefield 3 był naprawdę typowym skokiem na kasę, żeby wycisnąć jeszcze więcej z marki. Będzie się z nim oczywiście nie zgadzać, wiadomo, to jest kwestia opinii. Jak mówiłem, co osoba to opinia tak naprawdę. Ale Battlefield 3 naprawdę według mnie był krapem. To było pomieszanie Battlefielda 2 z Battlefieldem Bad Company 2 właśnie i to nie było to. Multi też mi się jakoś specjalnie nie spodobał, posiadam Xboxową wersję oczywiście. Znaczy no bo jest, bo ktoś by tam powiedział, że o, Xboxowa wersja to gówno, nie? Bo wiadomo, bo mniejsza mapa, ale to jedno, czy mimo wszystko gra się tak samo, rozgrywka się nie różni. Niszczalność budynków też nie. Tu jakiegoś bossa mamy. Czy będzie... Toro się koleś nazywa. Ja mam go zabić niby. Ten on się musi w to wbić. No właśnie. To wiem, że o to chodziło. Tak, to dość łatwy boss. Tak jak z tym Sadomaso, tylko że on tam musiał króliczki łapać, ale... Tutaj troszkę to inaczej rozwiązano. Ale to jest takie gadanie, że... ten Call of Duty Battlefield 3 wybija sieciowe FPS na nowe wyżyny, to też jest spierdzielenie kotka za pomocą młotka. Ja tak się wyrażę. Pierdzielenie kotka za pomocą młotka tak naprawdę. Czemu na niego nie wskoczyłem, Boże. Bo one się tak naprawdę nie wynoszą na wyżyny tych... tego wszystkiego, to jest to samo, co już widzieliśmy. To nie jest nic nowego, naprawdę nic nowego. Ja wiem, nawet w ten sposób starość w nowej skórze, tak samo jak mamy to do czynienia z Call of Duty po multiplayerze tak naprawdę. Tak to mniej więcej wygląda, jestem zasmucony tym, jak ten dzisiejszy rynek działa. Bo jest naprawdę słabo. Słaby jest po prostu, jeżeli chodzi o FPS-y. Komu wierzę, ludzie narzekają, że nie ma gier hardkorowych. Są gry hardkorowe, po prostu trzeba umieć patrzeć. No znowu nie wskoczyłem, nie wiem jak. Po prostu trzeba umieć patrzeć odpowiednio. A nie tylko patrzeć na to, co chce się widzieć. Też mówię, taki chyba nasz naród po prostu jest. Nic na to nie możemy poradzić chyba. Tak to po prostu już chyba wygląda. Ale to się powinno zmieniać, no moje, chociaż póki ludzie będą kupować Call of Duty, które to każdym razem wygląda, no tak naprawdę tak samo, tylko troszkę zmienione jest. To tak długo ono będzie produkowane w takiej formie właśnie. Nic na to nie jesteśmy w stanie poradzić. Bardzo mi z tego powodu przykro.
Ja w Call of Duty sobie dałem spokój po MW1 właśnie. Niestety tak to się skończyło. Nie przestało mnie po prostu już bawić. Na MW3 jeszcze dałem mu szansę, to tylko ze względu na rozgrywki klanowe, do klanu, do którego należę. A tak to Call of Duty po prostu przestało mnie totalnie bawić. To nie jest już to, co kiedyś. A ja przy MW3 jest troszkę różni się systemem perków ogólnie od MW2. Bogatsze to wszystko jakieś jest, można bardziej to kustomizować. MW1 tego nie było, bo tam było bardzo mało perków, nie oszukujmy się. Dajże 4 były. I nie więcej, 4 albo 3. Więc to takie jest gadanie właśnie, że ma gier hardkorowych, mimo że one istnieją, że to wszystko się wynosi niby na jakieś tam wyżyny, a tak naprawdę nic takiego nie uświadczamy. No bo to są po prostu kalki FPS-ów starych i no tego brakuje. Tak samo ogólnie tu się może powiedzieć EA, że oni mają tendencję do pieprzenia zawsze kolejnych części gier. W tym wypadku słyszałem dużo niepochlebnych opinii o Shanku 2, że jedynka ponoć była ciekawsza, bo to jest no, faktycznie to samo niemalże, tylko że troszkę zmieniono. Parę rzeczy usunięto, dodano i ponoć to właśnie były błędy twórców, spierdzielili to ponoć ostro. Ale cóż, nie mnie to oceniać, bo jeszcze w to nie grałem, możliwe, że kiedyś się skuszę na jakieś promocje, żeby zakupić Shanka 2. No ale teraz bodajże jest promocja na Steamie na Shanka 2 i to na wszystkie gierki indie, że tak się wyrażę, od właśnie Electronic Arts. Więc może kiedyś do niego się skuszę, ale my tu już całkiem kawałek przeszliśmy, nie wiem czy odcinka, nie powinienem już zakończyć. No, to było niesamowite. Oj, dobra, to chociaż właśnie dobra, przejdźmy jeszcze kawałek do następnego wczytywania. Ej, no co to ma być? Boże, przecież to jest straszne, co ja tu robię. Czy ja tam skoczyć nie mogę? No, teraz lepiej. Więc to takie gadanie właśnie, że gry hardkorowe są, rynek jest zrównoważony praktycznie w większości segmentów, nie w każdym. Bo tego się niestety nie da zrównoważyć, chociaż twórcy mogliby się postarać. Ale naprawdę FPS-y będą wyglądać jak Battlefieldy i jak kody, póki nie wyjdzie nowy Medal of Honor. Który teraz został zapowiedziany, tak zwana dwójka, która jest kontynuacją resetu, który zapoczątkowała poprzednia część. Możliwe, że to się coś wtedy zmieni. Ja lubię bardzo ogólnie Medal of Honor, Call of Duty też lubię, Battlefieldem nie przypadam, tylko ten najstarszy Battlefield i oczywiście dwójka. To były chyba moje najbardziej ulubione części. Trójka jakoś do mnie nie przemówiła. Też mimo wszystko cała praca i wszyscy się tym tak zachwycali, jak porąbani. Ale tak naprawdę co na to poradzić można. My mamy na to wpływ, znaczy mamy wpływ dopóki będziemy to kupować. Póki my to będziemy kupować, to tak długo to będzie się wszystko pojawiać. Tak samo to się tyczy DLC, dużo ludzi się też burzy, że o Boże, DLC, jak można sprzedawać tam 4 mapy za 150 zł, za 250 euro. Ale ludzie to kupują, tak naprawdę jest paranoja czysta, że tego się chyba nie da zmienić, chodzi o to, że ludzie są hipokrytami. Najpierw narzekają, że droga i tak to kupują, koniec końców, bo to będzie ich ukochane Call of Duty, nie muszę mieć wszystkie łatki do tego, bo tak naprawdę bez tych DLC się nie da grać, za dużo ludzi je kupuje i potem w większości serwerów jesteśmy wywalani po prostu. Bo nie mamy danej mapy, czy coś tam, nie mamy danej DLC itp. A więc tak już bywa, to przyszło z konsol, a Call of Duty tak naprawdę było konsolowe od dłuższego czasu. Niestety było konsolowe i nic z tego nie zmieni. Oj, spierdzielony granat. Brakuje mi gier w stylu Assassin's Creed na przykład, bo one zobaczy jak ta gra wygląda. Wcześniej takiej gry nie było tak naprawdę, to był świeże podejście do tematu tak naprawdę, bardzo świeże. To było bardzo świeże podejście do tematu, bo to było taka połączenie zręcznościówki z grą akcji, bo przeniesione taka platformówka właśnie w stylu Shanka. Nawet mógłbym powiedzieć, że to było do siebie podobne właśnie w 3D.
Prawda, to miało wiele błędów, bo to tak jest przy pionierskiej akcji. Chociaż teraz powiem, że moje zdanie na temat serii Assassin's Creed jest bardzo, bardzo niedobre, ponieważ rozdrobnili się panowie z Ubisoftu. Jak to oni mają w zwyczaju, niestety. No ale tak to już niestety bywa. Tu mogę na górę wskoczyć tak by the way? Nie mogę. O boj, koni tutaj będą do mnie strzelać. Muszę ich tak zdjąć, że nie dam rady. Dobra, udało się. Rozdrobnili się za często, co częściej wychodziły, nie wprowadzały nic nowego. I tak sobie po prostu to mniej więcej wyglądało. Teraz czekam na tą osobiście trójkę, już moja edycja Join to Dead jest przygotowana, opłacona, wszystkie sprawy. I będę z tym naprawdę duże nadzieje. No boż, to było takie słabe. Będę z tym naprawdę duże nadzieje. Tu ma być okazja coś, ponad wszystko ma być zremasterowane. Ja bardzo bym się osobiście ucieszył, gdybym zobaczył nowego Assassin's Creed'a. Oj Boże, to też było słabe. Bardzo bym się naprawdę ucieszył, gdybym to zobaczył. Bo gra jest fajna, konwencja gry też jest fajna. Tylko to jest po prostu za duży tasiemiec wyszedł. Przecież która to już będzie część. Niby to jest trójka, ale jeszcze TLDLC było, że... Zresztą teraz mieliśmy jedynkę, dwójkę... To będzie szósta część de facto. Bo jedynka, dwójka, Brotherhood, Revelations... Piąta, przepraszam. Revelations... I Assassin's Creed 3 właśnie. Podoba mi się przeniesienie gry w okresy amerykańskie. Ja bym zobaczył najchętniej chińską właśnie... chińską epokę po prostu, gdzie ninja i te sprawy byli. Ci najlepsi zabójcy po prostu jacy istnieli tak naprawdę. Jakich świat wymyślił. Nie oszukujmy się, ale Chińczycy mieli naprawdę tam Japończycy tych swoich ninja. I to byli zabójcy niemalże doskonali. Ja nie mogę wrócić do serii Assassin's Creed, po prostu za bardzo się na moje twórce porozdrabniali. Na różne pierdoły, zamiast skupić się na właściwym rozwoju serii, na takim, który będzie widać ten rozwój, a nie... Do tego rozwoju tak naprawdę nie widać. To jest dodanie małych rzeczy po prostu i wydawanie nowej części. Ja sobie się czemu tego wszystkiego nie można było tak naprawdę upchnąć w Assassin's Creed 2. Po prostu sprzedawać to jako rozszerzenie, dodatek, a nie jako osobną grę. Ponieważ Assassin's Creed nie jest sprzedawany jako dodatek, to jest osobna gra normalnie zrobiona. O Boże, to takie złe. Jako osobna gra zamiast jako dodatek. Właśnie takie rzeczy, takie zabiegi też są irytujące. Ale tak naprawdę my nic nie możemy na to poradzić. Tu się rozchodzi wszystko o pieniądze. Tu się wszystko rozchodzi o pieniądze tak naprawdę. A tu już tak to jest ten rynek naszych gier zbudowany. I nic na to nie jesteśmy w stanie płacić. Dobra, ja tutaj ten odcinek wiecie co zakończę, bo się naprawdę rozgadałem hardcore'owo, ten pewnie już ma z pół godziny, jak na 40 minut, nie wiem czy wam się to będzie chciało oglądać i słuchać. Dzięki wam za oglądanie. Jeśli chcecie się podzielić poglądami, podyskutować, napiszcie w komentarzach, ja chętnie odpowiem, wysłucham, przeczytam sobie i odpowiedzi wideo też możecie dawać, więc do zobaczenia, żegnam was serdecznie, cześć, wybaczcie, tak rozgadałem, naprawdę, sorry, na razie.